się w sercu zatrzymuje. Potem jest w myślach blisko pięknej ziemi nad Wisłą. Nie ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Co roku obchodzimy w przedszkolu Święto Niepodległości. Razem z dziećmi wspominamy ten czas, kiedy Polska była pod zaborami i mówimy dzieciom na tyle, na ile one percepcyjnie są to w stanie przyjąć. Tłumaczymy, że najważniejszą rzeczą to, że my jako naród jesteśmy, że trwamy, że to, że jesteśmy, to jest zasługa wielu dzielnych Polaków, którzy wcześniej walczyli o tą wolną Polskę, a przede wszystkim rodzice, bo to właśnie matki, babcie, uczyły języka polskiego w tych pod zaborami, tymi, gdzie zakazany był język polski. To dzięki wierze i miłości do ojczyzny przetrwaliśmy przez wieki i z wieloma wichrami i burzami trwamy, jesteśmy i nieodłącznym elementem wychowania, edukacji jest wychowanie patriotyczne. To jest to wychowanie do wartości, o którym mówi w tym roku minister edukacji, a naszym przedszkolakom najbliższe jest otoczenie ich domu, ich rodziny, ich rodziców i to jest właśnie ten patriotyzm lokalny. A przy okazji mówimy o pieśniach narodowych, o symbolach narodowych, o fladze, o naszych tych ponadczasowych wartościach narodowych. Niepodległość, trudne słowo, może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu. Kto mi wytłumaczy? Tak, to słowo bardzo ważne, jeśli słuchać umiesz. Uważam, że to jest bardzo ważne, aby kultywować tę tradycję już od małego. Tutaj zresztą to przedszkole co roku sprawia dzieciom taką frajdę, czy na Dzień Flagi, czy na Dzień Niepodległości. Dzieci bardzo cieszą się, biorąc udział w takich przedsięwzięciach, ponieważ to jest dla nich radość, zabawa, a poprzez zabawę też nauka. Także myślę, że to jest bardzo dobre, że tutaj od lat w przedszkolu jest kultywowana taka tradycja. Thank you.